duszy młodzieży wam nie oddam. Mogę zginąć, ale wiary młodzieży będę bronił. Nauczyciele wolności. Ksiądz Antoni Słomkowski był pierwszym powojennym rektorem katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nazywany jest jego drugim założycielem. Sprzeciwiał się wszelkim próbom podporządkowania uniwersytetu władzy komunistycznej, przez co w 1952 roku został aresztowany i niesłusznie oskarżony o przestępstwa gospodarcze, za co został skazany na 3 lata więzienia. Ksiądz rektor został skazany przez Sąd Wojewódzki Miasta Stołecznego Warszawy, przez panią sędzię Marię Górowską. Ja dodam, że to jest ta sama kobieta, ta sama sędzia, która skazała na karę śmierci generała Emila Fildorfa Nila. Także to też można po tym już dostrzec, że ten proces był księdza rektora Słomkowskiego był pod specjalnym nadzorem. Ksiądz rektor Antoni Słomkowski jest dla nas pięknym przykładem, jak być wolnym wewnętrznie, niezależnym, jak być wiernym zasadom i prawidłom moralnym, niezależnie od okoliczności. 28 marca 2018 roku Sąd Okręgowy, 12 Wydział w Warszawie, wydał postanowienie o stwierdzeniu nieważności orzeczeń sądowych z lat 50. ubiegłego wieku, skazujących księdza profesora Antoniego Słomkowskiego. Wniosek został uznany przez sąd za w pełni zasadny, a pierwszy powojenny rektor katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zrehabilitowany.